Aby przejść na jakąś stronę internetową, musimy podać adres tej strony. Jest to tak zwany adres internetowy. Adresy internetowe pisujemy na pasku adresu, który znajduje się zwykle w górnej części przeglądarki. Aby swobodnie się posługiwać adresami internetowymi, musimy wiedzieć, w jaki sposób są one zbudowane. A więc adres składa się z kilku członów. W pierwszej kolejności jest to ciąg znaków HTTP, po którym umieszczamy dwukropek i dwa ukośniki. Kolejny człon to WWW, a więc litery, które mówią o tym, że strona jest częścią World Wide Web, a więc tej wielkiej sieci, w której znajdujemy informacje. Potem następuje unikatowa nazwa poszukiwanej strony. Może to być na przykład nazwa wydawnictwa: helion, kropeczka. I na końcu dwie literki.pl mówiące o tym, że zasoby znajdują się w polskiej części internetu. Oczywiście nie wszystkie polskie zasoby są opatrywane tymi literkami literkami.pl, ale z całą pewnością adresem takim posługuje się większość napisanych po polsku stron. Po naciśnięciu klawisza Enter, przechodzimy do podanego adresu. Zwróć teraz uwagę, że podawanie nazwy protokołu http nie jest wcale konieczne. Możemy to pokazać na przykładzie adresu polskiego portalu onet.pl podając www.onet.pl. Po naciśnięciu klawisza Enter przechodzimy na żądaną stronę, chociaż wcale nie został podany protokół. Przeglądarki poszły jeszcze dalej. W wielu sytuacjach możemy zrezygnować nawet z podawania członów www. Wystarczy podać samą unikatową nazwę strony oraz zazwyczaj końcówkę .pl. Tak jest na przykład w przypadku wydawnictwa Helion. helion.pl To jest oczywiście tylko ogólny schemat podawania adresów. Są też adresy zbudowane nieco inaczej niż według schematu www. Jakaś nazwa.pl, na przykład adres polskiej encyklopedii Wikipedia, ma postać plwikipedia.org. Zwróćmy jeszcze uwagę na pewien istotny szczegół: mianowicie, protokół HTTP ma odmianę, w której do pierwszych czterech liter dołączana jest piąta s, czyli HTTPS. Oznacza to, że adres ten jest bezpieczny. Literka S pochodzi od angielskiego słowa secure, czyli bezpieczny. Niektóre serwisy, np. banki czy poczta, stosują specjalne zabezpieczenia. Nie jest oczywiście konieczne podawanie protokołu HTTPS, gdyż serwisy takie automatycznie przekierowują na właściwy protokół. Naturalnie, wchodzenie na strony internetowe nie zawsze wymaga ręcznego podawania adresu. Bardzo często korzystamy z zakładek w przeglądarce. Jest to po prostu zbiór adresów, który tworzymy na własne potrzeby. Nie musimy wtedy pamiętać takiego adresu. Przykładem zakładki utworzonej na pasku zakładek jest zakładka serwisu VideoPoint, a więc tego, w którym znajdują się kursy wideo. Po kliknięciu takiej zakładki Przechodzimy od razu we właściwe miejsce. Oczywiście książkę adresową z zakładkami możemy samodzielnie rozbudowywać. Przykładowo wczytamy serwis eBookPoint, czyli serwis oferujący książki w wersji elektronicznej, tzw. Tak e-booki. I adres taki możemy dołączyć do książki adresowej klikając na przykład ikonę Dodaj stronę do zakładek. Ukazuje się wtedy specjalny interfejs i możemy wybrać folder, do którego dodamy interesującą nas zakładkę. Po kliknięciu gotowe, zakładka zostanie umieszczona w książce adresowej. Książka taka może być bardzo rozbudowana. Tutaj jest przykład folderu zawierającego zakładki prowadzące do mediów społecznościowych.